Gdyby nie ta łaska, moi drodzy, kiepsko z nami by było. Oto tak daleko odeszliśmy od Boga. Tak dalece. To tak, jak poszedłbyś gdzieś gęsty, duży, ciemny las w jego środek. I oto nie umiesz odnaleźć drogi wyjścia. Wszystkie drogi jednakowe. Wokoło dzika zwierzyna. Zabłądziłeś. Ale ktoś przychodzi, który zna drogę wyjścia, który może cię z niej wyprowadzić. Druga osoba. I tą osobą jest Pan Jezus Chrystus. I wyrywa cię z niebezpieczeństwa śmierci. Wiecie, nie trzeba budować drogi do Ojca. Człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Ale jak czytamy, że Bóg otworzył nam drogę poprzez rozdarcie tej zasłony świątyni od góry do dołu, otworzył nam drogę, którą jest Jezus Chrystus. Tylko i wyłącznie. Tylko to, co On uczynił, 100% jest Jego zasługą, zbawienie, które jest poza zasięgiem człowieka. To jest ta łaska. Oto dopuściłeś się przestępstwa i Bóg mało, że ci przebacza, to daje ci nagrodę za nic, za free, za darmo, życie wieczne. Oj, to jest coś, co jest sprzeczne z religijnością, kochani. Coś, co jest sprzeczne z generalnie pojętym pojmowaniem sprawy. Oto łotr na krzyżu, Pan Jezus mu mówi, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Nic dobrego nie uczynił. Zobrazuje to w taki sposób. Jest człowiek, który popełnił morderstwo. I przychodzi Bóg. Mało, że mu anuluje. To daje mu prezent, zbawienie. Wiecie, to najbardziej pobudza ducha religijności. Ale w tym zbawieniu jest moc. Łaska to nie jest dopust do grzechu, ale jest to moc wyzwalająca z podpanowania i władzy grzechu człowieka. Oto człowiek już nie tylko nie ma ochoty grzeszyć, ale nagle zaczyna kochać Jezusa Pana i nie ma ochoty, ale ma ochotę wykonywać Bożą wolę. Łaska to nie jest to, że Bóg zbawił cię, może żyć jak chcesz, bo i tak zbawiony. Dlatego, że doświadczyłem zbawienia, pragnę być z wdzięczności dla Boga żyć i Jemu poświęconym być. Niektóre grupy religijne mówią, że zbawienie masz, jak do nich się przyłączysz. Zbawienie nie jest jako przyłączenie się do kogokolwiek, do czegokolwiek, do jakiegoś kościoła, ale zbawienie jest, jak przyłączy się do Jezusa Chrystusa. Tylko i wyłącznie. Ale moi drodzy, teraz kieruję do tych, którzy już przyłączyli się do Pana Jezusa Chrystusa. Że Bóg jest Bogiem ładu i porządku, a nie chaosu i niepokoju. Apostoł Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian zapisał takie słowa w 14 rozdziale. I jest wiele, wiele miejsc Słowa Bożego mówiące o tym. Tu jest o pewnym porządku. I 33 werset 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian mówi, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Jak we wszystkich zborach świętych. W zborach świętych Bóg jest Bogiem porządku. Bóg w swoim ciele lubi porządek. Bóg stworzył na miejscu rękę, a na drugim miejscu nogę. Na innym miejscu rękę, na innym miejscu nogę. Nie stworzył w jednym i tym samym ręki i nogi. Nie stworzył oko i ucho tu, ale rozdzielił. I Bóg mówi nam w swoim słowie, że ciałem, symbol ciała jest Kościół, a głową Jezus Chrystus. Moi kochani, Bóg chce, aby był ten Jego porządek, który ustanowił, który ustalił. On chce, aby była ta duchowa stabilizacja. W Dziejach Apostolskich, w pierwszych dwóch rozdziałach, jest opisane, jak Duch Święty przyszedł na ziemię, jak stąpił. I ludzie pod wpływem działania Ducha Świętego, otrzymawszy dar, między innymi tutaj czytamy, mówienia innymi językami, zaczęli ogłaszać wielkie rzeczy. I niektórzy mówili, co się to dzieje?
Inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. Ale Piotr wstał i zaczął głosić, to nie jest to, co myślicie. I wskutek dalszego jego głoszenia coś się zaczęło dziać. W 37 wersecie drugiego rozdziału mówi, a gdy to usłyszeli, czyli ci, ten tłum, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr mówi, upamiętajcie się i niechaj się każdy zazna ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I tu jest tylko skrótowo, całe. I dalej czytamy 41 werset mówi, ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Oto rezultaty Bożego działania. Oto, kiedy Piotr zaczął głosić Boże Słowo, 3000 dusz zostało zbawionych na jednym miejscu w jednej chwili. Ale co dalej się z nimi działo? Rozpuścił ich Piotr? Idźcie sobie na zieloną trawkę. Idźcie sobie, niech wam Bóg błogosławi. Co się z nimi dalej działo? Oni przyjęli Słowo, oni oddali życie Jezusowi. Ale w 42 wersecie mówi, i trwali, oni trwali. W czym? W nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Oni trwali w tych czterech rzeczach. Nauka apostolska. Oni trwali w tym, co głosili apostołowie, a apostołowie nic innego nie głosili, tylko naukę Chrystusa, który jest Bogiem. Oni trwali w wspólnocie. A więc jak czytamy dalej, oni się spotykali. Oni mieli tę lokalną społeczność braci i sióstr w Jezusie Chrystusie. Czytamy też dalej. Trwali w łamaniu chleba. Mieli społeczność ciała i krwi pańskiej. Obchodzili wieczerzę pańską. Kolejna rzecz. Trwali w modlitwach. Mieli relacje z Bogiem sam na sam. Ale też we wspólnocie. Moi kochani, oni przyjęli Pana. Oni dali się na świadectwo tego ochrzcić i oni trwali. Oni nie zatrzymali się na etapie przyjęcia, na etapie bycia. Nawet nie zatrzymali się na etapie chrztu wodnego wiary, ale oni trwali w tym, co Boże. Oni trwali z braćmi i siostrami w Chrystusie Jezusie. Wspólnota. Wiecie, kiedy wyjmie się z ogniska węgielek i odłoży na bok, to on gaśnie. Zaczyna taki mała iskierka, aż w końcu gaśnie. Tak człowiek wyjęty spod Bożej społeczności, jego ciała Chrystusowego Kościoła, będzie gaz. Jest to okres. To jest Boży porządek, kochani. Oni trwali w nauce, we wspólnocie, oni się spotykali. Oni też mieli komorę modlitwy sam na sam z Panem. 18 rozdział dziejów apostolskich mówi o pewnym człowieku, który nazywał się Apollos. 24 do 26 przeczytamy ten fragment dziejów apostolskich 18 rozdziału. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Pryscyla i Akwilla usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Apollos to nie był tylko jakiś nawrócony człowiek, ale był to kaznodzieja i to nie byle jaki, ale kaznodzieja, który głosił dokładnie z tym, co naucza Boże Słowo. Choć znał tylko jeden chrzest, chrzest Jana. Można powiedzieć, choć znał tylko ten tradycyjny chrzest dzisiaj dziecka, niemowlęctwa. Można też to do tego odnieść. Oto pojawili się ludzie, którzy zauważyli, że dobrze głosi, że dobrze mówi, ale nie znał tego
chrztu w imię Pana Jezusa Chrystusa. I zajęli się nim to małżeństwo Pryscyla i Akwila i dokładniej wyłożyli mu drogę Bożą. Dokładniej. Moi drodzy, i ten człowiek przyjął to. Ten człowiek przyjął tą naukę. Widzicie, ci ludzie nie zadowolili się tylko na tym etapie, co usłyszeli z jego ust. Oni mu przedłożyli, jaki jest Boży porządek. Znał tylko chrzest Jana. Wyjaśnili mu, że musi też zanurzyć się symbolicznie w śmierć Chrystusa w tej wodzie. Idziemy dalej. Widzicie, Pryscyla i Akwila, to było małżeństwo, które też mieli w swoim miejscu zamieszkania zbór, lokalny kościół. Zajęli się nim i dokładnie, nie tylko byle jak. Widzicie, w Królestwie Boga nie ma byle jakości. Nie ma fuszery. Dzieło Pana jest idealnie, perfekcyjnie doskonałe. I czytamy dalej. 27 werset. Oto czytamy o Apollosie, który z Efezu przeprowadza się do Achai. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go. Do czego? I napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli. Oto zmienił miejsce zamieszkania Apollos. I zachęcili go, żeby znalazł społeczność, lokalny zbór, gdzie mógłby być częścią tego kościoła. A do tych ludzi napisali, do braci, do tego grona, aby go przyjęli. Aby go przyjęli. I co się działo? I on, ten człowiek, stał się błogosławieństwem dla tego lokalnego kościoła zboru. Czytamy, że pomagał tym, którzy świeżo, można powiedzieć, nawrócili się do Pana. Pomagał ludziom nawróconym w tym kościele. Moi drodzy, kiedy ten człowiek przeprowadził się z tego miejsca do innego, nie zostawili go jego bracia, ale mówi, musisz znaleźć swoją społeczność, gdzie będziesz mógł się rozwijać duchowo. To nie jest Bożą wolą, żebyśmy sobie dla siebie żyli jak na pustyni. Mamy możliwości, póki co prześladowania w naszym kraju nie ma. Ale Bóg mówi, że nadejdą czasy, kiedy będziemy już chcieli mieć taką lokalną społeczność, ale już nie będziemy mogli. Księga Amosa, rozdział 8. Idźmy dalej. Co mówi Boże Słowo? Saul, późniejszy apostoł Paweł. Wiecie, znana historia. Nawrócił się w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich. Nawrócił się do Pana Jezusa. Bóg w Jezusie stanął na jego drodze. Tak naprawdę nie do Damaszku, ale do piekła ta droga go prowadziła. Jezus zawrócił go z tej drogi. Bóg tak go zmienił, że w ciągu kilku dni on już zwiastował, że Jezus jest tym prawdziwym Synem Bożym. Ale co się działo? Oto 9 rozdział 26 werset mówi, przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Ciekawe. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił. I jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. Barnaba go rekomendował. Oni wiedzieli, że apostoł Paweł jeszcze nie miał tego imienia. Bóg, widzicie, nawet zmienił jego imię. W starożytności było tak, że człowiek, który się nawracał, zmieniało się jego imię. Imię miało, oznaczało tożsamość, charakter i naturę osoby. Jezus oznacza Bóg Zbawiciel. Wiecie, Bóg dawał imiona. I oto Saul, albo inne tłumaczenia starsze mówią, Szaweł zamienia się w Pawła. Oto grzesznik, Bóg zmienia mu imię. Nie możesz nazywać się tym starym człowiekiem. Czyni go nowym. Abraham. Wcześniej miał imię Abram. Abram to było Bóg Słońca. I oto Bóg daje mu imię Abraham, ojciec wielu narodów.
bo od Niego Izrael będzie miał potomstwo. Izrael. Bóg zmienia. Bóg to czyni. Zmienia tożsamość człowieka. I Paweł się nawraca. Ale byli ludzie, którzy nie wierzyli w jego nawrócenie. Myśleli, że jakiś podstęp znowu knuje. Moi drodzy, i po pewnym czasie Barnaba szukał Saula. I w Dziejach Apostolskich, 11 rozdziale, 25 wersecie czytamy, że poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula. I 26, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się sprawy ułożyły, że przez cały rok byli razem w zborze, w tym lokalnym kościele i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Tam to powstało. Słowo chrześcijanin nie jest, jak mylnie się tłumaczy w naszym kraju, od chrztu, ale Chrystusowy, namaszczony. To oznacza chrześcijanin, chrystusjanin, chrystianin, mówiąc od Chrystusa. A Chrystus to Mesjasz, pomazaniec Pański. Idziemy dalej. Moi drodzy, Barnaba i Paweł razem pracowali w kościele, nauczając wielkie rzesze ludzi. Apostoł Paweł, jednak dalej czytamy w 13 rozdziale, wcale nie był w Jerozolimie. Chciał się przyłączyć do tych ludzi. Ale czytamy w 13 rozdziale, 1 wersecie, w Antiochii, w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami. Barnaba i Symeon, zwany Niger, Lucjusz, Cyrenejczyk i Manaen, który się wychowywał razem z Herodą, Tetrachą i Saul. Ten Saul, tak, ten późniejszy apostoł Paweł. On był częścią zboru w Antiochii, w tamtejszym zborze, w kościele Pana Jezusa. Później Bóg powołał go do pracy misyjnej. Jak wiemy, obchodził wiele miast, wiele miejscowości i wiosek. Głosił słowo. Ludzie się nawracali, wskutek czego odczuli potrzebę, żeby się spotykać na rozważaniu Bożego Słowa. Moi drodzy, tutaj czytamy w Antiochii, w tamtejszym zborze byli prorok. Saul był prorokiem Bożym i był nauczycielem. Apostoł Paweł. Tutaj czytamy o lokalnej jego społeczności, gdzie przynależał. I co ciekawe, kochani bracia i siostry, widzimy, chciał się przyłączyć do Jerozolimy. Tam. Ale Bóg jednak tam go nie usadowił. Około roku czasu nie było o nim słychu. Moi drodzy, wskazuje wszystko na to, że apostoł Paweł gdzieś przez ten czas się ukrywał, kiedy po prostu ta sytuacja, nie mógł jakby zrozumieć pewnych kwestii, bo to było świeże. Ale moi drodzy, to jest obraz, że on znalazł się w innym kościele. To, czy wolą Bożą jest, abyśmy my, jako wierzący, mieli lokalną społeczność, nie ma o czym mówić. Bóg mówi, ale sprawa tego typu, że trzeba się pytać Pana, gdzie Ty chcesz, abym był. Gdzie chcesz, aby miał Bożą rodzinę, aby mógł się budować? Idźmy dalej. Później Bóg powołuje go do pracy, werset 2 i 3. A oni odprawiali służbę pańską i pościli. Rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy, co zrobili? Nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Oto Bóg powołuje ludzi do służby. Oto Bóg powołuje, a bracia, Kościół błogosławi, nakładali ręce. Idźcie w pokoju Chrystusa, błogosławimy wam w imieniu Pana Jezusa. Taki jest Boży porządek w Kościele, ale Bóg powołuje. Idziemy dalej do słowa kolejnego, gdzie jest napisane na przykład powołanie Szczepana w Dziejach Apostolskich, 6 rozdział. Oto pojawiło się pewne szemranie. Dlaczego? Tutaj czytamy, a w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie, popatrzmy, upatrzcie tedy bracia,
spośród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby zajęli się tą sprawą. My zaś będziemy pilnować modlitwy i służby słowa. I tu mamy wymienione między innymi Szczepan, było 7 usługujących. Tych stawili przed apostołami, werset 6, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. Co ciekawe, usługiwać przy stołach, wymóg był to tak jakby do sprzątaczki, że musi mieć co najmniej wykształcenie średnie i perfekcyjnie angielski. Pełnych Ducha Świętego wiary. Do tego, żeby jak dzisiaj tu na Stalmacha mamy przynosić nawet do stołów. Jaka to jest służba, jaka ważna przed Bogiem. Równie ważna jak ja, co tu teraz głoszę. Tak tu czytamy. W Królestwie Bożym nie ma gorszych, lepszych, słabszych służb. Wszystko jest jednakowo ważne. Idziemy dalej. 14 rozdział Dziejów Apostolskich. Werset 23. Czytamy tutaj, jak znowu powrócili do Antiochii. Któż to był? Paweł i Barnaba. I przez składanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych. Wśród modlitw i postów poruczyli ich panów, którego uwierzyli. Byli starsi zborów, ustanowieni przez Boga. Jak i czytamy w Bożym Słowie. Jednak, moi drodzy, mamy to określone. Apostoł Paweł do Tytusa napisał. Rozdział 1. Werset 5. Mówi, pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. I tu po tym wpisze ich kwalifikacje. Wiecie, to nie jest tak. Dzisiaj w większości kościołów to się przerabia to w tytuły typu profesor, kierownik, dyrektor. Ale to byli słudzy Boży, ustanowieni przez Boga w Kościele. Tutaj czytamy, tak? To nie byli nadludzie, wyżej. To byli ludzie tacy jak każdy, brat i siostra w Chrystusie. Ale którzy mieli jakieś zadanie w Kościele Pana Jezusa do wykonania. Dzisiaj też tak jest. Popatrzmy, w liście Jakuba przecież mówi Bóg. W 5 rozdziale. 14 werset. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru. Ja czytam z Pisma Świętego. Aby ktoś miał coś. Tutaj mówi Boże Słowo. Niech przywoła starszych zboru. I co się stanie? I niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Starsi zboru. Kościół to jest ogólne słowo. Jest to tych, którzy należą do Chrystusa. Zbór jest to lokalna społeczność całości Kościoła. No ale skąd wziąć tych starszych zborów, skoro nie mam zboru? Nie będę jako w Cieszynie mieszkający ściągać z Gdyni albo z Gdańska starszego zboru. Biblia jednoznacznie o tym mówi. Apostoł Paweł znalazł się w kościele Antiochii. Nie w Jerozolimie, gdzie chciał się przyłączyć. Co to znaczy? Moi drodzy, tam, gdzie jest Słowo Boże na pierwszym miejscu, gdzie jest Biblia autorytetem. Panie, kiedy ja już wiem, że chcesz, abym miał swoją lokalną społeczność, powiedz mi, gdzie mam iść. Ty pokieruj. Proś Pana, by ci wskazał na to miejsce. Pierwsza rzecz. Jeżeli tam nie jest autorytetem Słowo i głową Chrystus i nie pozwala się Duchowi Świętemu działać, to nie jest miejsce Bożego Dziecka. Albo gdzieś jest do tego Słowa dodawany jakiś prorok, bądź prorokini czy ktoś inny, Pismo Święte. I jeszcze raz, tylko Słowo, tylko łaska, tylko Jezus. Wszystko inne nie ma znaczenia. Moi drodzy, taki jest Boży porządek. W pierwszym liście do Koryntian 12 werset, 12 rozdział, 28 werset mówi, a Bóg ustanowił w Kościele. Co ustanowił? Najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Bóg ustanowił.
Ale w liście do Efezjan apostoł Paweł napisał coś jeszcze w 4 rozdziale. O Panu Jezusie, tu mówi Duch Święty. I On ustanowił Jezus Chrystus jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Tu nie pisze, że dał im tytuły, ale ustanowił ich pasterzami, aby paśli tą trzodę Bożą. Nauczycielami, aby nauczali Boże Słowo. Dalej, 12 werset. W jakim celu? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Czyli aby do budowania, do robienia czegoś, do praktycznej rzeczy. A nie, żeby sobie na drzwiach nakleić tabliczkę magister teologii, najprzewielebniejszy ojciec i tak dalej. Nie, to jest służba, to jest powołanie w Kościele. One są, kochani bracia i siostry. To mówi Jezus. To mówi Jezus. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, mówi o tym dalej. 24 i 25 werset. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Jaki to dzień przyjścia Pańskiego? Kiedy czytałem historię, jak ten kościół był przebudowany, Jezusowy w Cieszynie, że z Wisły każdy szedł piechotą i niósł jakiś tam kamień, nawet w zimie, to ja mówię, Boże kochany, to mi się parę kilometrów samochodem nie chce czasami, żeby iść do kościoła. Dzisiaj jest tak możliwość zwiastowania Bożego Słowa, a ludzie tego nie chcą. I przyjdzie czas, że będą chcieli, ale będzie za późno. Ale idziemy dalej, 24 werset. Baczmy jedni na drugich. Nie na zasadzie, że mamy jedni na drugich uważać i oceniać upadki, grzechy, ale w jakim celu mamy baczyć, uważać jedni na drugich? W celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Przeczytam ten sam werset 24 z różnych tłumaczeń Pisma. Biblia Tysiąclecia mówi tak. Troszmy się o siebie wzajemnie, zachęcać się do miłości i dobrych uczynków. Widzicie? Troszmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i dobrych uczynków. Oto jest Kościół, oto jest ciało Chrystusowe. W innym przekładzie tak zwanej Biblii Warszawsko-Praskiej mówi: okazujmy staranie jedni o drugich, zachęcajmy się do wzajemnej miłości i do spełniania dobrych uczynków. Oto jak wygląda życie Kościoła, całej społeczności, jak i jednej z drugich. Teraz przeczytam to ze Słowa Życia, parafraza Nowego Testamentu. Świadomi tego, co dla nas uczynił Jezus, powinniśmy czynić dobro i prześcigać się w niesieniu sobie nawzajem pomocy. W tym powinniśmy się prześcigać, a nie kto ma co najlepsze, samochód, dom i inne rzeczy. Dalej, teraz przeczytam takiego Biblii Gdańskiej, starego tłumaczenia. I przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Są tu wymienione 4 rzeczy. Prawdziwy Kościół, jako Boża rodzina, to jest troska, wzajemne staranie, czynienie dobra jeden drugiemu, zachęcanie się wzajemnie i budowanie. To jest rola Kościoła. Tak powinniśmy funkcjonować. To napisano w Biblii. Ale jeżeli dla nas spotykanie się, bycie częścią Kościoła jest czymś złym, to w tym momencie nie szanujemy Boga, nie uznajemy Jego autorytetu. Wiecie, ja kiedyś usługiwałem w wielu miejscach i nawet jest to na stronie zboru Elim to kazanie. Brak autorytetów. Dzisiaj właśnie coś takiego funkcjonuje w świecie. Nie masz szacunku dzieci do rodziców, uczni do nauczyciela i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma szacunku już nawet w Kościele do usługujących. A Biblia jednoznacznie mówi w liście do Tymoteusza. Ja wam przeczytam, drodzy bracia i siostry, Słowo Boże. Bo to jest ważne. To jest ważne, o czym mówię. To jest pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, 17 werset. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć.
zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa, tego słowa, bez domyszki tradycji. Moi drodzy, to mówi Boże Słowo. Idźmy jeszcze dalej. Myślę, że dzisiaj jest czas, aby uczyć się Bożego Słowa, po to, żeśmy się zebrali. 1 Tymoteusz 5,12. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Oj, z tym napominaniem to już szacunek traci. O, trzeba obrócić kartkę, bo nie zgadzamy się z Bożym Słowem. Przepraszam jeszcze. No, ale czy tak nie wygląda czasami? List do Hebrajczyków. 13 rozdział, 17 werset. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż wyszłoby wam to za szkodę. Popatrzmy, co tu pisze Boże Słowo. Tym duszpasterzom, a w tym liście do Tymoteusza napisane jest, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwastowania Słowa Bożego. My nie mamy, oczywiście, moi drodzy, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, ale my mówimy o tych starszych, o tych duszpasterzach, którzy głoszą słowo. Nie mówimy o tych, którzy sieją herezję. Tym mamy się, temu się słowu, zgodnie ze słowem mówić nie. Ale jeżeli zwiastuje się Słowo Boże, moi kochani, powinniśmy to czynić. Moi drodzy, jeszcze chcę jeden fragment Bożego Słowa tutaj przytoczyć. Tak teraz mi przyszło na myśl. Paweł do Tymoteusza mówi nawet takie słowa. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, wierze, czystości. Tymoteusz to był ktoś, kto głosił słowo. Miał lat około 30. I on głosił słowo. Czytamy w 4 rozdziale, zaraz to jest drugi list do Tymoteusza. Mówi apostoł Paweł do niego, głoś słowo, bądź w kołotobiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, tak tu pisze, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Dlaczego tak trzeba? Ano dlatego, że przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho chce. Dzisiaj nie podoba się, mówi o grzechu, czy mówi coś, co nie pasuje, trzeba usunąć. Dzisiaj nie można nazywać grzechu po imieniu, trzeba ładniej to ująć. Z jednych krajów europejskich jeden z pastorów, dlatego że powiedział, że homoseksualizm jest grzechem, dostał 3 lata więzienia. Moi kochani, trzeba mówić po imieniu. Ci też siedzieli w więzieniach, apostoł Piotr i Jan. Za to, że głosili Słowo Boże bez domieszki ludzkiej tradycji, bez domieszki tej przysłowiowej wegety, ale tak, jak ono jest. Kochani, Bóg mówi, jeżeli kto choruje, przywołać trzeba starszych zboru. To mówi Pismo Święte. Jeżeli nie szanujemy tych autorytetów, nie szanujemy autorytetu Boga. Jest kolejna nauka dzisiaj. Kochani, w naszym mieście, ja powiem też przez krótki czas byłem, tak może niedługi, że co tam pastor, jest Chrystus. Tak, to prawda, jest Chrystus, najwyższy autorytet, ale ten Chrystus ustanowił, czytaliśmy liście do Efezjan, takich i takich. A więc szanuję Chrystusa, ale nie szanuję tego męża Bożego, którego Chrystus posłał. Jeżeli mówisz, jeżeli ja mówię, szanuję Chrystusa, ale nie szanuję Jego sług, nie szanujesz tego, którego posłał. W tym trzeba trochę pokory, wiecie? Nawet nam wierzącym. Nie lubimy napominani być, ale lubimy napominać. Baczmy jedni na drugich. Do czego? Zachęcajmy się. Jeżeli nie mamy swojej wspólnoty, to gdzie kogo może zachęcać? Nawet kaznodzieja Salomon, że lepiej jest dwóm niż samemu, bo jeśli jeden upadnie, podniesie go drugi. Można to się odnosić do małżeństwa. Ale też jesteśmy jednym ciałem z Chrystusem, jako Kościół. Potrzebujemy siebie nawzajem. Wiecie, co ja potrzebuję? Biblia mi o tym mówi. I moi drodzy, jeżeli nie będziemy szanować
tego, co Bóg w Biblii napisał nam dzisiaj. Nie szanujemy Chrystusa. Ja jestem otwartym człowiekiem i prawie wszędzie idę, gdzie mogę, jeżeli mogę usłyszeć Słowem Bożym, bez względu na etykietę Kościoła. Ale zaznaczam na słowo prawdy. Dlatego, że kiedyś mówię, że wszędzie. Ale teraz muszę wiedzieć, że Pan mnie tam posyła, po pierwsze. Po drugie, nie wszędzie głoszą takie słowo, jak ono jest. Wiecie, autentyczne zdarzenie. Nie powiem personalnie, miało to miejsce na naszym terenie parę lat do tyłu. W jednym ośrodku przychodziło dwóch kaznodziejów. I w końcu ci uzależnili ludzie, którzy, to był chrześcijański ośrodek, ja tam przyjechałem do nich w gościach wraz z rodzicami wtedy i mówili, my nie wiemy, kogo słuchać, bo jeden i drugi z Biblią przychodzi. Jeden mówi, możecie jeść wszystko, bo za wszystko Bogu dziękować, inny mówi, że kwiniem jest. Taki był, akurat to był ten problem. I wiecie co, jeden mówi to, drugi tamto. A Słowo Boże mówi jedno. I tego się mamy trzymać. I już wiemy, że potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy uszanować tego, co jest Boże. Ale musimy prosić Boga, aby On nam wskazał, a nie my. Nie my, bo pięknie się wiele dzisiaj nazywa Kościołem. Nie wszystko, co jest z nazwy Kościołem, nim jest. Jeżeli nie mówi się o Biblii jako fundament wiary i głową nie jest Chrystus praktyczny, to tam nie ma Chrystusa i nie jest to Kościół. Bo Kościół to nie organizacja, a organizm, ciało, którego głową jest Jezus. Wiecie co? Powiem wam, bunt, duch buntu, który jest także w Kościele, to on się pierwszy pojawił w niebie. Szatan się zbuntował. Zrównam się z Najwyższym. Ja będę taki jak Bóg. Sprzeciwił się i zwiódł 1/3 aniołów. I dzisiaj namawia to samo tu na ziemi. My nie lubimy pokory. My lubimy się buntować. I dlatego mamy to, co dzisiaj mamy. Tysiącem wyznań różnych. Tam idź, tam nie idź. Ale Bóg ustanowił pewien porządek. Wiecie, ja mam zdrowe nogi. Wiecie, powiem wam inaczej. Ja na swoim blogu mam możliwość, że można na żywo oglądać nabożeństwa z wielu ewangelicznie wierzących kościołów w naszym kraju. I jest to fajne. Ale moi drodzy, nie zastąpi mi, kiedy sam osobiście na żywo spotkam się z wierzącymi pod słowem. Nieraz oglądałem. Nie zawsze byłem. Ale moi drodzy, skoro Bóg mi dał nogi, dzięki Bogu zdrowe. Wiecie co? W pewnym sensie zacznę się robić wygodny. Bo fajnie się siedzi przed monitorem komputera. Nie chce się. Ale moi kochani, wtedy w czasach biblijnych nie mieli internetu. Maszerowali. Nie mieli BMW, nie mieli aut, tylko szli. I modlili się codziennie. Nawet pisze, że codziennie się spotykali. Wiecie, dzisiaj to jest raczej niemożliwe, bo jest praca, bo inne zajęcia. Bojowali, pościli i szanowali Boże autorytety w Kościele. A dziś coraz gorzej jest z tym i coraz gorzej jest z zasadami biblijnymi. Dzisiaj pewne wersety się przyjmuje do Kościoła, które są dla nas wygodne, a te niewygodne co najmniej się przemilczy, ukrywa, nie głosi się. Nawet w kręgach dobrych zborów. Moi drodzy, czas, aby na nowo wejść do Słowa i aby na nowo zrozumieć, że trzeba uderzyć się we własną pierś i powiedzieć do Boga, przepraszam Cię, Jezu. Amen.